Oficer Wojciech. Pierwsza część. Tak, będzie teraz nowe intro i będą nowe historie. Dziś będą dużo rzeki, ale nie takie zwykłe. Teraz akurat Bartek jest Erik, ale za chwilę do nas dołączy. Będzie armią niemiecką. My, Amerykanie, będziemy musieli zdobyć armię niemiecką, aby Niemcy już nie zrobili tak jak podczas II wojny światowej podzielili Polskę na pół, a potem jeszcze Związek Radziecki. A więc jeszcze pierwsza część to jest cała armia Amerykanów. Specjalnie wziąłem flagę, tak to znaczy, że ją wkładam. O! I to będzie właśnie Amerykanie razem jeszcze ze wsparciem tym. Ze wsparciem Wielkiej Brytanii, czyli Stan Zjednoczony i Wielka Brytania kontra Niemcy. Akurat historia się zaczęła tak, że jakimś cudem Niemcy wbili się do Stanów Zjednoczonych. Potem chcieli znów przejąć Francję, a żeby nie stało się tak, żeby Wielka Brytania jeszcze pokonała razem z Francją, lub Francja z Amerykanami, nie wiem, to jest Francja, a więc tu, tutaj jest Stany Zjednoczone i oczywiście Wielka Brytania, czyli Anglia. Jak mówiłem, to się zaczęło w Stanach Zjednoczonych, kiedy chcieli przejąć. A nie wiem, dlaczego chcieli przejąć, to jest dopiero pierwsza część, ale wiem, po co chcieli przejąć. Żeby pokonać Wielką Brytanię. No bo tutaj wszystkie oddziały były na spis umowy. Żeby po prostu się przyjaźnili. Przepraszam, że kaszlę, no bo ja mam... mamy taką po prostu chorobę już. Dobra. A więc jak widzicie, Amerykanie kontra Niemcy. Kto wygra? Nie wiem. Jak widać tam, jeszcze tam zostawiłem kogoś, ale nie z tego armii, to był oficer Wojciech. A ja się nazywam Wojtek i moja dorosła wersja to Wojciech. Część pierwsza, a więc zaczynamy. Generale, i wszystko się zaczęło od walki. Teraz ja już nie będę nic mówił, a tutaj już będzie pokazane. Generale, Niemcy chcą zniszczyć nasz naród. Musimy kontratakować. No i zdobyć poprzednie nasze tereny. Do boju. Jak słyszę, niście wysłali oni trzy jednostki. Tego akurat nie słyszeliście, ale to nieważne. Po pierwsze, wysłali czołgaczy. Pierwsza próba pokonania okazała się zbędna. Niemcy mieli asa w rękawie, swoją najpotężniejszą broń, nie pamiętam nazwy, ale mogła strzelać dotąd. Armia jest tu. No i pokonany już został jeden. Czołgacz się przez... Moje pszenice na szczęście. I dotarł jakoś. Rzucił granat.
I misja niby zakończyła się sukcesem, że wszystkich pokonało. Ale to tak nie było, pokonał tylko dwóch. On jednak nie widział, dlatego rzucił budek. Potem już odszedł. Został niestety zastrzelony. Myśleli, że bitwa się zakończyła sukcesem i tak mówili. Już to wam pokażę. Zobaczcie. Już chyba nie będą nas atakować, to nie? Tak, tak. Oczywiście, że nie. No i wtedy zaczęło się. Wtedy się zaczęła kolej tych. Pierwsze co zrobili. O, to. Jakimś cudem udało mi się wysłać. 3 jednostki. Tak, 3 jednostki. Max to jest. Max to jest. Ten. Max to jest. Po prostu. 4. Nie, Max to jest 1/3, bo dostał się jednostek. A ja kazał, że ten żółty, to on tylko upadł od pocisku, on dalej żył. Chciał się zaczukać, ale teraz już naprawdę umarł. Wtedy zaczęło się wielki problem. Pierwsze co zrobiło? Pierwsze co się stało? To artyleria. To rakietnica. Która powoli należała do generała Wojciecha, od razu zaatakowała. Pierwsze poszczały z beczek, a bardziej z pocisków poleciały. Co dziwne, wybuch trafił. Albo za późno. Wybuchła bomba. Oni już wszyscy założyli gazki, znaczy maski przeciwstrujące na całą twarz i było już za późno. No i jak widzicie, Amerykanie znowu zżyli, ale Bóg był dotąd. Oni nawet nie widzieli, że znowu. Powoli już się zatruwali, plus atak. Jednak udało im się zniszczyć kilka osób na więcej niż oni. I jeszcze. Pierwsze co oni zrobili na swojej kolei. Bum, teraz naprawdę poważnie przejęli sprawę. Wysłali prawie połowę. Wysłali prawie całą, znaczy prawie połowę. No i się udało mi się jednego uleczyć martwego. I też drugiego. Połowę swojej armii. Zobaczcie. Połowę swojej armii. Z artylerią. To nieczynna i snajperami, żeby to pilnować, wysłali wszystkich. Wszyscy już wychodzili. Wszyscy już się ustawiali. Wszyscy. Problemem było to, że oni wiedzieli, że była tam bomba, no bo sami spuścili, ale ich maski tlenowe za chwilę by to mogło się skończyć. I już skończy się ich działanie, no bo się wyczerpali, no bo sporo razy była bitwa i bomby, z których spuszczali, to były bomby z gazem. Nie mówiłem wam o tym. na pierwszym, drugim i trzecim filmie. A jeszcze czwarty, który będę wbijał. Nie będę wbijał, że żartowałem, oczywiście. Taki głupi żart, oczywiście, że będzie wbity. A ten film, no bo dawno, bo po prostu dawno ja nie robię dalszych filmów.
o tym dniu wrzucę film, ten czwarty, który nagrałam, już mam od wczoraj, a dziś wrzucę właśnie, a wczoraj, znaczy jutro, no to będę dawał ten film. Czyli tu się nie ekscytujcie, że to w ten dzień zostanie wbity, jak ktoś w ogóle wie. Z moich kolegów na przykład. No i powracamy do historii. Razem z nimi też sam generał Wojciech, który dał władzę temu, poszedł z nimi poświęcać się dla swojego narodu. Oto co pierwszy powiedział. Armia niemiecka za chwilę będzie pokonana. I tak zwyciężymy. Nieważne, ile żołnierzy przetrwa. I strzelali, tak nabijali się, nabijali. Patrzcie, pierwszy raz już oni się poszli, ja wiem, teraz oni zostali zastrzeleni. Teraz oni na odwrót. Więcej tylko. Teraz oni spudłowali i trafili. Ale udało się uleczyć. Po prostu. Udało się uleczyć. Chwilę, poczekajcie. No i się nabijali i sukces. Armia niemiecka został tylko medyk. Nie miał już kogo uleczyć. No wszyscy byli obijani przez czołg. Jedyne co pozostało zrobić, to zeszedć tego i zastrzelili. Pierwsze co oni zrobili, no to wiecie, że przecież tam nie jest ich teren, tylko tam gdzie i była flaga, tam jest flaga niemiecka, no tutaj są granice i teraz są tutaj granice niemieckie, bo się jeszcze przedarły przez Meksyk, albo to w Meksyku próbowali zaatakować. No i w ogóle wiecie, że mój brat tak naprawdę jest na górze, tylko go nie filmowałam i pierdnął. Tak, to jest LOL i naprawdę mocno pierdnął, że nawet wy chyba mogliście słyszeć. No i tak zdobyła Ameryka razem z generałem Wojciechem. Zdobyli to, co należało do nich. Dobrze, tak oto się rozpoczął pierwszy film generała Wojciecha z pierwszej części. Lajkujcie, też subskrybujcie i dajcie łapki w górę. Proszę, to na mnie naprawdę zależy. Jakieś na przykład wbicie może 3 łapki lub 4 łapki w górę i wrzucę film o zawartości pół godziny. Nie wiem, ile ten film trwa. Wiem, że 13 ten. Wiem, że 13 minut, ale był długi. Proszę bardzo. To cała mapa. Jak mówię, teraz wam pokażę dokładnie, bo jeszcze to nie jest koniec. Jak Niemcy przeszli stąd. Zobaczcie. Tutaj. Tutaj jest Polska. Ja tu umiem czytać. No to jest dokładniej. I tutaj są Niemcy. Niemcy najpierw przejęli Francję. I z Francji popłynęli do Meksyku. Tutaj do Meksyku. I zaatakowali tak jak podczas wojny secesyjnej od tej strony. Też z Meksyku ruszyli tutaj, to przejęli, ale to akurat porozmawiamy w drugim filmie o oficerze Wojciech, o oficerze naszym.
o naszym oficerze Wojciech. Nie, no nie pamiętam, jak to się mówi, ale powiem, że generale Wojciech, po prostu o naszym oficerze. Przepraszam za to, ale po prostu ten, no i najkurcie subskrybujcie, jak mówiłem już wcześniej. Oto nasz generał i no w sumie papa.